zachodnie obwody Ukrainy. To od ponad roku arena wojny. Wojny niewypowiedzianej, jednak pochłaniającej kolejne ofiary. Agresja Federacji Rosyjskiej oraz wspieranych przez nią separatystów nie ustaje pomimo ogłoszonego zawieszenia broni. W obronie kraju walczy Armia, Gwardia Narodowa oraz bataliony ochotnicze. Prawy sektor jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji nacjonalistycznych funkcjonujących na Ukrainie. Czerwono-czarne sztandary, symbolika odwołująca się do ukraińskiej armii powstańczej, wreszcie radykalność działań znana już od pierwszych dni protestów na kijowskim Majdanie przyczyniły się do zbudowania jego legendy, także tej ciemnej. Reporterom telewizji Republika i dziennikarzom Gazety Polskiej udało się dostać do bazy jednego z batalionów prawego sektora. Ta położona jest w okolicach Mariupola, strategicznego portu nad Morzem Azowskim, miasta fortecy, leżącego na trasie, którą według analityków Rosjanie chcą poprowadzić korytarz łączący separatystyczne republiki Doniecką i Ługańską z okupowanym Krymem. Kim są prawoseki, jak sami o sobie mówią, jaka jest ich ideologia i postawa polityczna, jaki mają stosunek do Rosji, Polski i świata zachodniego? Prawy sektor jest wojskowo-politycznym ruchem. Jego wojskową stronę reprezentuje Ukraiński Korpus Ochotniczy, którego dowódcą jest Andrej Stępicki, pseudonim Lito. Liderem i przywódcą całej organizacji jest Dmytro Jarosz. Politycznym siłą przewodzi z kolei Andrei Tarasenko, pseudonim Pelepas. To wszystko bardzo proste. Ukraiński Korpus Ochotniczy składa się z bojowych pododdziałów. My jesteśmy jednym z nich. Prawy sektor od samego początku swojej działalności stawiał na radykalne rozwiązania. Tak było podczas protestu na kijowskim Majdanie. Tak jest i teraz, kiedy ochotnicy nie godzą się na jakiekolwiek ugody zarówno z Rosjanami, jak i separatystami kontrolującymi tzw. Republiki Ludowe. To dość proste. W pierwszej kolejności powinniśmy przegnać z terytorium Ukrainy wroga. Odwiecznego, przeklętego wroga. Tym wrogiem jest Rosja, Rosyjska Federacja. Bo utrzymanie jedności Ukrainy jest najważniejszym zadaniem wojskowych pododdziałów prawego sektora. A wraz z tym fizyczna likwidacja wroga. Nasze zadanie to obrona naszego terytorium, odzyskanie Krymu i obwodów Ługańskiego i Donieckiego. A potem będziemy się zastanawiać dalej, jaka powinna być polityka na Donbasie, co zrobić z tamtejszą ekonomią, ale o tym będziemy już decydować sami. Na dzisiejszy dzień plan jest taki. Wroga niszczymy i przeganiamy tam, skąd do nas przyszedł. Dowództwo prawego sektora jest przekonane, że Rosja pod przywództwem Władimira Putina będzie stanowić ciągłe zagrożenie dla Ukrainy. Dlatego oczy dowódców organizacji sięgają znacznie dalej niż tylko wyzwolenie okupowanych ziem. Rozpoczynaje nowy etap ukraińskiej rewolucji. Możemy nie tylko przezwyciężyć rosyjską agresję, możemy pójść dalej. Ja będę sobie stawiał właśnie taki cel. Trzeba po prostu rozwalić to rosyjskie imperium, wreszcie sprowadzić ich do roli maleńkiego księstwa moskiewskiego, jakim kiedyś byli. Wyzabijać ich raz na zawsze i zrobić miejsce całemu cywilizowanemu światu. Zabić tego pijanego niedźwiedzia, uprzednio wyrywając mu zęby i pazury. Ale nie tylko Rosję postrzega prawy sektor jako przyczynę obecnego stanu rzeczy. Na celowniku organizacji jest także nowy rząd Ukrainy. W ostatnich dniach radykałowie zapowiedzieli zorganizowanie ogólnokrajowego referendum w sprawie wotum nieufności dla rządzących. Nasz prezydent jest absolutnie nierewolucyjny, podobnie władzy. Podejście do wojny jest kompletnie nieprofesjonalne. Ale cóż, mamy to, co mamy i nie mamy prawa obrażać się i jechać do domu, czy nie wiem, pochować się. Bo jak nie my, to wszystko zmienimy, to kto?
Szkoda, że ci ludzie, którzy są na szczytach władzy, nie rozumieją, ile krwi przelewa się za nasze zwycięstwo, za obronę naszej ziemi, za naszą niezależność. Są tacy sami, jak ich poprzednicy i poprzednicy poprzedników. I oni będą za to ukarani bardzo surowo. Niech nam Bóg pozwoli zwyciężyć takimi środkami, jakie mamy. A jeśli to się nie uda, to cóż, wszystko w Jego rękach. A ci ludzie i tak zapłacą wielką cenę za zdradę Ukrainy. Nie jest tajemnicą, że prawy sektor szeroko korzysta ze spuścizny myśli politycznej ukraińskich nacjonalistów, szczególnie tych, których same nazwiska przywołują w Polsce najczarniejsze wspomnienia – ludobójstwo wołyńskie i idącą z nim hekatombę polskiej ludności cywilnej. Co mówią o tym ukraińscy nacjonaliści? W czym tam była problema w ideologii? W czym niby Polska ma problem z ideologią Bandery? W tamtym czasie Polska zajmowała pewne terytoria, jakie teraz są terenami Ukrainy. Zajmowała pewne terytoria, jakie na сьогоднішній день є українськими. Zresztą w drugą stronę jest podobnie. Przeszłość nie należy się cofać. Є польськими територіями. В минуле не треба вертатися, треба жити майбутнім. Federacja Rosyjska i ich agenci próbują dziś rozgrywać tą kartą i skłócać Polskę i Ukrainę przy pomocy faktów historycznych. З Україною на якихось історичних фактах. Nasza wspólna historia nie jest prosta, ale to już historia. To minęło. Trzeba nam żyć dniem dzisiejszym i wypatrywać w przyszłość. Bandera i Szuchewicz byli ukraińskimi nacjonalistami. Wasi ówcześni przywódcy byli polskimi nacjonalistami. Dbali o swój kraj i zrozumiałe, że tam pojawiał się konflikt interesów. Dziś wszystko jest już określone. Granice zachodniej, wschodniej, południowej i północnej Ukrainy. Tak już jest i trzeba iść do przodu. Nie trzeba się obawiać tego, co kiedyś mówił Bandera. Dziś trzeba wam rozmawiać z nami. We wszystkim się dogadamy. Z nami. My pro все домовимося. Takie zapewnienia to nie nowość. Już w trakcie protestu na Majdanie przywódca prawego sektora Dmytro Jarosz w rozmowie z telewizją Republika przekonywał, że nie ma przeszkód na drodze do pojednania. Я бандерівець. Інакше не можу. Jestem banderowcem. Inaczej być nie może. Stefan Bandera może być czynnikiem jednoczącym Ukrainę. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że jest to realna perspektywa. Перспектива за Україну. Wszystko dlatego, że w nacjonalizmie w wydaniu Bandery nie ma szowinizmu, nieludzkich zachowań i tak dalej. Co się zaś tyczy stosunków polsko-ukraińskich, to nasza postawa jest jednoznaczna. Nasza pozycja jednoznaczna. My nie mamy żadnych terytorialnych pretensji. To, co było, to było i stało się tak, jak się stało. Jesteśmy realistami i w sposób realny podchodzimy do tej kwestii. Nasze etniczne, ukraińskie terytoria w toku historii znalazły się w składzie Polski. Niech tak będzie. Znajdują się w składzie Polski. Chaj będą. Ci Ukraińcy, którzy żyją, to znają. Ukraińcom, którzy żyją na terytorium Polski, a których jest bardzo wielu, są gwarantowane prawa, jak każdej mniejszości etnicznej. I chwała Bogu, my gwarantujemy, że będziemy ich w dalszym ciągu wspierać informacyjnie i kulturowo, tak samo zresztą jak robi Polska ze swoją mniejszością na Ukrainie. I tutaj też nie widzę żadnych sprzeczności. Nie ma żadnych sprzeczności stosowno tego pytania. Ja głęboko przekonany w tym, jestem głęboko przekonany, że zarówno polski, jak i ukraiński naród będą ważnymi czynnikami w polityce międzynarodowej, że będą utrzymywać zawsze poprawne stosunki między sobą i to pozwoli również i Europie rozwijać się w sposób normalny. To bardzo ważne, bo wielki polski naród i wielki ukraiński naród są jednymi z najważniejszych w Europie. Niewiele jest podobnych krajów. Dlatego musimy zacieśniać wspólne kontakty i poprawiać stosunki na wszystkich płaszczyznach. Nie ukrywam, że bardzo przysłużyłoby się temu zniesienie reżimu wizowego. Polskie obawy to jedno. W rosyjskiej propagandzie członkowie prawego sektora przedstawiani są jako pogrobowcy ideologii nie tylko Stefana Bandery, ale wprost Adolfa Hitlera. Także dowództwo zdaje sobie sprawę, że niektórzy z członków batalionów ochotniczych są zafascynowani niemieckim narodowym socjalizmem. Wydaje mi się, że wynika to z niedostatecznej informacji, wyedukowania, ale też braku życia duchowego. Duchowności, religijności.
У нас в людей в головах виникають якісь там хворобливі. З того біром ще в головах людей хоре помисли і тому подобне речі. Діть треба мислити о тим, що буде утро. Więc mówienie o tym, że faszyzm jest dziś jakąś naszą drogą, to według mnie utopia. Drogą w zawtra, no to utopia na сьогоднішній день, no to moje бачення. Należy wykorzystywać co lepsze z różnych ideologii i pracować dla swojej ziemi. Tak jest dobrze. Pracować dla swojej ziemi, no na pewno to правильно. Ale nie można mówić, że w moim kraju będzie lepiej kosztem innych narodów, zniewolenia innych. W XXI wieku to absolutnie nie do przyjęcia. Za rachunek zachoplenia, poniewolenia innych zemel w XXI stuleciu nieprzyjętno absolutnie. Granice w Europie są określone. Idźmy dalej. Ze swoimi tradycjami, ze swoimi kordonami. Ось na цьому і залишаємося і рухаємося далі. Czerpanie garściami z ideologii Bandery i wpływ propagandy pokazującej prawy sektor w ciemnych barwach rodzi często niepokój o los polskiej mniejszości zamieszkującej Ukrainę. I tu przedstawiciele prawego sektora zapewniają, że nie ma powodów do obaw. Абсолютно нормально, нехай собі люди живуть, будуть поляками, євреями. Niech sobie ludzie żyją w Ukrainie. Niech będą Polakami, Żydami, Niemcami, Estończykami, Łotyszami, ale niech oni pracują i żyją na korzyść Ukrainy, zgodnie z naszym prawem i naszą konstytucją. Jeśli ktoś jest dobrym człowiekiem, Polakiem, jaki w tym problem? Nie ma problemu. Po rewolucji godności, która na Majdanie przebiegała pod znakiem flagi Unii Europejskiej, wydawać by się mogło, że Ukraina jest gotowa zrobić wszystko, by dążyć do jak najszybszego akcesu ze strukturami zachodnioeuropejskimi. Prawy sektor studzi te emocje, przekonując jednocześnie, że Polskę traktują zupełnie inaczej niż Unię i NATO. Należy w tej sytuacji rozdzielić stosunki prawego sektora do Europy Zachodniej i do Polski. Ja tego nie łączę. Tak się historycznie złożyło, że Polska jest dziś w Zjednoczonej Europie, ale historycznie bardzo wiele łączyło ją z Ukrainą. Co to znaczy? W jakom rozumieniu bliskość? Cóż, mieliśmy trudną historię, ale ja jako komendant pododdziału jestem przekonany, że jedynym realnym sojusznikiem Ukrainy w wojnie z rosyjskim okupantem jest Polska. Jedynym samym realnym sojusznikiem України в боротьбі з російським окупантом є Польща. І хотілося б, щоб поляки це теж зрозуміли. Польща також. Uważam, że Polska jest jedynym z niewielu państw Europy, jaki pozostał, jeśli można tak powiedzieć, konserwatywny, czysty. No a co nam NATO? My nie jesteśmy członkiem NATO. Ukraina nie jest członkiem NATO. Nie ma tu broni sojuszu, ani ich samolotów na naszym niebie. Nijakiej pomocy od nich nie otrzymujemy, żadnego związku z nimi nie mamy. Ja absolutnie tego nie widzę. Krajinoju nie baczę, czym NATO nam pomaga. Jak więc wyglądać miałaby ta współpraca z Polakami? Ukraińscy nacjonaliści nie mają w naszym kraju dobrej prasy, zarówno przez wzgląd na swoje wzorce ideowe, jak i na wciąż niezagojoną wołyńską ranę, którego to tematu jak ognia zdają się unikać zarówno władze Ukrainy, jak i sami Ukraińcy. Ja rachuję z ukraińskim nacjonalistą. Ja jestem ukraińskim nacjonalistą i we mnie żadnej agresji do Polski, do Polaków, do historycznych wydarzeń nie ma. Żadnej. Ja pierwszy protягnę ruku polskim braciom. Pierwszy wyciągnę rękę na pojednanie do moich polskich braci, byśmy pojednali się przeciw temu rosyjskiemu niedźwiedziowi. Proti оцього російського медведя. Зі всіма з президентом. Chcielibyśmy rozmawiać ze wszystkimi, z prezydentem Polski, z waszymi grupami, jak na przykład Ruch Kibicowski, z nacjonalistami, spróbować się porozumieć w kwestiach historycznych. Rozumieniami historycznymi spróbować domówić się. Uścisnąć sobie nawzajem ręce i razem stanąć przeciw naszemu wspólnemu historycznemu wrogowi, jakim jest dla Ukrainy i Polski Federacja Rosyjska. Faktem jest, że dziś nikt Ukrainie nie pomoże. Przyszedł nasz czas, by bronić swojej ziemi. I cóż? I Polsce nikt nie pomoże. Polsce też nikt nie pomoże. I Polską będą grać jak kartą, gdy przyjdzie do was jakakolwiek agresja. My... Бійці і командири правого сектору
Prawy sektor jest w obecnej chwili siłą polityczną, której wpływ na społeczeństwo ukraińskie jest niewielki. W wyborach prezydenckich Dmytro Jarosz otrzymał niecały 1% poparcia. Im dalej jednak trwać będzie niewypowiedziana wciąż wojna na wschodzie Ukrainy, im dalej władze w Kijowie nie zaczną przeprowadzać reform, które obiecano Ukraińcom podczas rewolucji godności, tym większe będzie poparcie radykałów z prawego sektora. Z tym polska opinia publiczna i polskie władze muszą zacząć się liczyć. Chciałbym podziękować całemu polskiemu narodowi za wsparcie. Wielka prośba, łączcie się w bólu z Ukrainą. Historycznie jesteśmy sobie bardzo bliscy. Zrozumcie zagrożenie, jakie na nas spadło, a które nie daj Boże, by spadło i na waszą polską ziemię. My z wami dużo bliscy. Jesteśmy sobie bardzo bliscy. Mamy wspólne poglądy na rozwój swoich krajów. Nasza wiara jest w zasadzie taka sama. U nas jedyna wiara, w nas praktycznie jedyna cerkwa. Chciałbym się zwrócić do was z prośbą, byście przyszli i pomogli nam w tej wojnie. Byście poznali nas, kim jesteśmy, co myślimy i przeciwko czemu się bronimy. Rozumieli, za co my boremy się, a kiedy przyjdzie czas... A kiedy przyjdzie czas bronić Polski, to obiecujemy, przyjdziemy z pomocą. Sława Polsce i sława Ukrainie.